Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, mówi Jezus do swoich uczniów, czyli do każdego z nas. Trzeba nam dzisiaj ucieszyć się tą dobrą nowiną, ucieszyć się tym, że Jezus nas wybrał, aby objawić nam tajemnicę Królestwa Bożego. Objawia nam ją na różne sposoby, ale przede wszystkim poprzez swoje Słowo, którym nas karmi każdego dnia. Czytając i medytując nad Ewangelią, poznajemy zasady Królestwa Bożego i to, jak go budować w nas i pośród nas. Wszystko zaczyna się od słuchania. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To ze słuchania rodzi się wiara, która prowadzi nas do zbawienia. To z wiary rodzi się miłość, która już teraz na ziemi pozwala nam kosztować owoców Królestwa Bożego. To z miłości rodzi się radość i pokój, znaki obecności działania Ducha Bożego w nas. To ze słuchania słowa rodzi się nadzieja, która wskazuje drogę do nieba. Z tej nadziei rodzi się umiarkowanie, ubóstwo ducha i pokora, w których Bóg ma upodobanie. Wszystko, co dobre, zaczyna się od słuchania Boga. Aby słuchanie było jak najowocniejsze, trzeba nam odrzucić wszystko to, co zagłusza głos Boga w naszym życiu, co nie pozwala nam się skupić na Bogu i Jego Słowie. Utożsamienie miłości z przyjemnością prowadzi na zgubną drogę hedonizmu, czyli ubóstwiania tego, co przyjemne, i jednocześnie ucieczki od Chrystusowego krzyża, który jest przecież źródłem zbawienia. Wybór takiej drogi sprawia, że sprzedajemy zbawienie, największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, za niewiele warte parę chwil przyjemności na tym świecie. Karmimy się ułudą szczęścia, która i tak nie nasyci naszego pragnienia. Oddajemy hołd mamonie i zaszczytom, czyniąc z nich idoli, a z czasem stając się ich niewolnikami. Odrzućmy chwast i ciernie hedonizmu, które prowadzą do śmierci wiecznej, a słuchajmy Boga, aby mieć życie w obfitości i odnieść pełnię szczęścia.